Cześć, witajcie na kanale Audio Azyl. Dzisiaj odmiennie, ale i gościnnie Darek Archeolodzy. i... Grzegorz, nadal Grzegorz. Ten sam Grzegorz, który jest Grzegorzem i czasem się przewija to tu, to tam. Lata po 100-milowym lesie. Tak, To już właśnie pojechałem. wszedł mi w słowo. Dzisiaj obejrzymy sobie katalog Otto, lato 1987 rok. Tak jest. No, już miałem parę latek wtedy, więc no, i tak nic nie pamiętam. No tak. A ja być może pamiętam bardzo dobrze tutaj No niektóre lepiej. działy, bo to już Wiadomo. dobrze pamiętam. Tak. A to jest kto na kładce? A, Priscilla Presley. Tak znajomo wyglądała. Akurat jej twarz jest specyficzna, powiem ci. Taka Żeby było drobna śmieszniej. szczupła. Tak jest. No właśnie. A mieliśmy zaprosić jeszcze na archeologów. No, i znowu nie wyszło. Takie Czekaj, rzeczy czekaj, tylko ona, na ale... spontanie. Ale tu mówisz o niej czy o archeologu? Ja mówię teraz o niej. Ona nie grała w Nagiej Broni? Tak, grała chyba w Nagiej Broni. Grała właśnie, no. Tak, no No, nazwisko grała. ma takie dość znane, więc pewnie łatwiej było do tej roli o angaż. Natomiast znowu zapomnieliśmy zaprosić na archeologów HiFi tym razem dla odmiany. Czyli No to kanał taki, razem dla który... odmiany, ponieważ jesteśmy na Audio Azylu, tak? Tak, dokładnie. Zapraszamy. Tam takie już firmowe katalogi próbujemy przeanalizować od deski do deski. Tutaj jest namiastka tego, co tam robimy. Jest, ale subskrybować to już trzeba tu i tu. To już nie ma się boli. Dobra, starczy tego, bo aż sam się zaczynam uśmiechać do tego, co mówię. Nie jest dobrze. To co? Dzisiaj dla odmiany zamiast od telewizorów zaczynamy do radioodbiorników samochodowych. Mega ciekawa rzecz, tak? Znaczy, jakby to był 95, to by była mega ciekawa rzecz. Uuu, to jakby był w samochodzie, to na pewno szyby byłyby pozbijane. Czy to nadal jest mega ciekawa rzecz? Mamy tutaj przecież fajne kasyciaki, No tak, ale kto więc. kradnie teraz radia samochodowe? No No nikt, ale już nie ma może takich dalej. złodziei jak kiedyś. Teraz kradną samochody jak już. Do radia nikt nie będzie ryzykował, a kiedyś Ja to. już. Czekaj, czekaj, Grzesiek. Już nie kradną chyba samochodów, teraz już kradną tylko katalizatory. Aha, to już poszli o krok dalej. O, tak, też okno już jest wyższy stopień po Tak, prostu czyli tutaj liczenia. co 10 lat po prostu zmieniają target. Radia, samochody, teraz katalizatory. Strach pomyśleć, co dalej. Akumulatory zapewne będą kradzione. Ale to jest, aha, to akumulatory i opony, Czemu mój żeby już samochód jest przerabiali, tak? waszy pół tony mniej? Akumulatory, opony, koła całe to były lata 70., lata 80., także to też już jest za nami. No tak, ale jak będą elektryki, no to będą podjeżdżać widlakiem, podnosić, odpinać, wyjeżdżać. Okej, okay, No coś tu to ciekawego widzimy, Darku? Zaraz sobie dalej biznes porozmawiamy. smart. Jak bateria w elektryku 8 dych. Czy coś ciekawego, no. Samochodzie elektrycznym 80 tysięcy, tak? Chyba tak, w Tesli mi się tak wydaje, że No to w 80 Tesco będą tysięcy. niedługo. Tam w No innym to wiem. markecie. No nie wiem, blaupunkty. Tutaj mamy dużo blaupunktów, w sumie jest chyba same blaupunkty. Tak. No wiadomo, CDI rocznik 87, więc to jest taka dość spora nowość, bym powiedział. 1000 marek kosztuje. Tu masz możliwość Dlatego też, zobaczenia, że ile to ten ECD w 1000 marek był? samochodzie. Proszę, co mówisz? Ile 1000 marek w roku 87 można było przeliczyć? Jak dasz Co, radę, to podejrzewam, że to sprawdź. była z 1/3 przyzwoitej niemieckiej pensji w 87 roku, 1000 takie marek. radia, nie? Bardzo przyzwoitej, Gdzieś podejrzewam. około 3000, no. No to ładna pensja. No pozostałe to tutaj nie będziemy dużo klepać na ten temat, bo nie ma sensu. No jak zwykle takich niuansów, drobiazgów, no to tutaj za 300 marek jest piękny equalizer ze wzmacniaczem stuwatowym, żeby było śmieszniej. Czyli radyjko dawać na przód, equalizer głośnikami ze wzmacniaczem na tył i jechałeś pełnym Zgadza się. gąbką jechałeś. Ale jedziemy już dalej. Następna strona. Nie wiem, czy ta pani nie występowała w którymś katalogu. Ładnie wygląda. Dobrze, nieważne. ITT nas nie interesuje. Ładna rzecz, ale to tak trochę jest mimo wszystko zwykły magnetowid. Tam odtwarzacz kaset, VHS-ik. No tutaj nic innego standardu. O nie, tutaj już mamy tego Philipsa. On chyba był w którymś katalogu, którym już pokazywaliśmy. 2000 marek. Więc drożej niż ta samochodówka, ale oferował właśnie wskaźniki VU meter diodowe.
napis Hi-Fi i pasmo nagrywania dodatkowych ścieżek audio od 20 do 20 tysięcy Hz z całkiem niezłą dynamiką, jak pamiętam. Tutaj to jest coś napisane na ten temat. No oczywiście, że nie. To jest numer trzeci. To jest numer trzeci. Tak, 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 tak. Tylko pytanie, dlaczego nie napisali? Skoro napisali na Hi-Fi, chcą za to, podejrzewam, no o 600 marek więcej niż na Hitachi, no to mogliby tu uzasadnić, dlaczego to kosztuje 600 marek więcej, prawda? Napisanie takiej Hi-Fi stereo to jest trochę błąd techniczny, moim zdaniem. Bo powinni to porównać z takim magnetofonem szpulowym, ba, nawet CD, prawda? Ale wiesz, Krzysiek, żeśmy nieraz rozmawiali, że ludzie kupują oczyma, czy tam oczami i tutaj liczyło się zdjęcie, No, tak? Opisu jak Philips najmniej. był ładny, to przyznaję. To już Siemensik. To nie jest Hi-Fi. Lewe. Lewe, lewe jest... Lewe Siemens... A nie, ITT, widzisz. Pogubiłem się trochę w zeznaniach i bym w tym momencie dostał dodatkowe lata od siatki. Bo pierwsze mamy ITT, czyli tak, to no, jest Nokia, Siemens tak? pod spodem. Siemens jest Tak. pod spodem, bardzo ładny, de facto. Siemens tak trochę próbował nadgonić, myślę, te topowe marki typu Braun i tak dalej. Miał swój styl. Siemensa nie idzie pomylić z czymś innym. Aby jak ich kolumny będą grały, bo jutro przyjdą Siemensy właśnie do mnie. Labycz. Pośliki już z naprawy? Nie, nie, kupiłem Siemensy Laby 306. Aha. Okej, okay, Jestem myślałem, że ciekaw tamte Siemensów. Siemensy, te niskotonowe A nie, naprawiłeś. tamte będą kiedyś, jak najbardziej. No i Fischerek, de facto studio standard, żeby było śmieszniej, bo jest chyba hi-fi ten. Tak, Fischerek jest Tak, hi-fi. stereo hi-fi. Powiem Tak. ci z tej I strony zobacz, też... tutaj cena jeszcze wyższa niż tamtego Albo Philipsa Fischerek, bodajże. to była inna marka, ale wiesz co? To by, obawiam się, że to pasuje do zestawu wieżowego Fischera. I tutaj robi się już ładny cyrk. Jak to boli Koloseum. Bo mając taki element w postaci VHS-a, no już można rządzić. No tak, tylko tak żeśmy też kiedyś rozmawiali, wtedy jeszcze nie bardzo komuś przychodziło do głowy nagrywanie muzyki, tak, utworów muzycznych na magnetowid. Tak, to na Hi-Fi było, tak? Tylko mówię, że jak ja No bym coś było. kompletowałbym coś, to najbardziej bym się cieszył właśnie z takich unikatowych elementów zestawów w postaci właśnie magnetowidu Były też, ja Hi-Fi. pamiętam, że ci przerwę kasety z teledyskami, z muzyką A to tak, nagrane Hi-Fi. w hi-fi, prawda? Wideo, A sam kiedyś to miałem. jest też ciekawe. No tutaj już pozostałe VHS-y, czyli Oriona, to tak pominiemy niestety po macoszemu, bo tych stron... Tego, co sprawdzałem tak na szybko, jest troszeczkę. Natomiast Fischerek jak najbardziej. Jak ktoś ma wieżę Fischera, to jest taki must have, podejrzewam, najtrudniejszy element tej wieży. Do zdobycia właśnie taki magnetowid Hi-Fi, żeby uzupełnić cały zestaw, cały set. To jest jak ze zbieraniem znaczków. Do kolekcji czasem jednego brakuje i on największy ból tyłka sprawia. Hitachi, czy jest Hitachi obecne? No VHS, zwykły, kamerka. No kamerkę to już byś musiał całą pensję oddać, wtedy może trochę więcej, bo Tak, 3800 marek to już jest słowo. To co to jest? To jest Philips? Nie, Philips. Philips. To jest Poznaję, ale oni mają tak, że nawet nie przeczytałem tego do góry Philipsa napisu, a już wiedziałem, że mamy do czynienia z Philipsem, natomiast to jest chyba zwykły, nie hi-fi, wideorekorder. Po cenie 1400 jest droższy od tamtego, żeby było śmieszniej. Wytłumacz mi to. on ma taki design No bardziej tak, ale tu techniczny, było taki studyjny. 1448, a Philips, któryś tutaj, który też był. A ten był za 2000, to był stereo hi-fi. Aha, to jednak był droższy, to przepraszam, to ja już Tak, z cenami to pojechałem. 2000 chyba bez dwóch marek, jeśli dobrze pamiętam. Philips, no No tak, bez 2000, dwóch marek, tak. tak. Czyli to jest taki standardowy Philips za 1448. Marek, no pan tutaj zafascynowany albo przestraszony. Bo to może ogląda jakiś film Spielberga. To był 85 rok, to by się prosiło. Tego nawet reżysera. 87, przepraszam. Schneiderek omijamy. Fischer już standardowy, też bez hi-fi. Hitachi, no Hitachi jest już. Nie, Hitachi już jest hi-fi, zresztą jest. Jest hi-fi. 2200 marek. Wychył tutaj. No Hitachi już było w którymś katalogu, jak pamiętam, więc
O tym już mówiliśmy, że wychyły jak są, to już jest hi-fi. Aczkolwiek nie zawsze je widać. Ceny kaset w 3 paku 75 marek trzeba by było położyć. Jak sądzę, S60, S180 hi-fi, czyli były kasety również hi-fi. Więc nie wystarczy mieć magnetowidu hi-fi, trzeba by było jeszcze zaopatrzyć się w kasetę hi-fi troszkę droższe. Ansetic. Z tym chyba nie mieliśmy jeszcze do czynienia z tą marką, prawda? Wiesz co, oglądaliśmy telewizory w jakimś ze starych katalogów. Ansetic, tak. A możliwe. No tutaj jest. Fajny ma ten wygląd ogólnie. Tutaj te gałki, taki dość industrialny, bym powiedział. Może się podobać. Nieoczywiste. Nieoczywiste Nieoczywiste. są te Może okrętki. się podobać. Mi się akurat właśnie. Nie jest to coś ciekawego aż tak bardzo. Chociaż nie, już jest. I widzisz, znowu muszę wypluć to, co powiedziałem. Bo jest hi-fi. Gdzie to cholerstwo ma wychyły, to nie wiem. Możliwe, że Nie, tutaj jest. HiFi, Grzesiek, to jest siódemka, a ten To Hansatic jest szóstka, czyli szóstka. ten. No dobra, to samo. To jest. Ale to A samo. to będzie, Ale to tak? jest to To samo. będzie. Ale to jest to samo. No ale to jest HiFi, tak. No tak, ale to jest to samo. Tam się różni. Różnica ile? Około 500 marek. Tutaj paroma elementami w tym miejscu się różni. Aha, tutaj być może są tutaj jeszcze wskaźnik właśnie wychyłowy taki śmieszny. Nie, nawet nie. Gdzie to ma wychył kolego? No wygląda na to, że nie ma. Właśnie chciałem powiedzieć, Grześku, może nie ma. Może jest na jakimś wyświetlaczu w telewizorze, to znaczy dodatkowym ekraniku. Ale okej, idziemy dalej. Zagadka, gdzie te cholerstwo ma wychył? Skoro jest hi-fi. Telewizory to tak naprawdę już. Coś się tutaj powala, zachwyca, przyciąga. Ja wiem, powiem ci szczerze, Dobra. może ten malutki kwadraciak tam na dole, Tutaj już. co był na poprzedniej stronie, to mi Który? trochę Ten. tutaj za 798 marek. Lubię kanty, o, lubię kanty. Okay. Podobają mi się stare Volvo, lubię kanty. Tam dalej miałeś, o, tutaj po lewej stronie na górze przypomina mi on trochę ruskiego elektrona. Wcale by mnie to nie zdziwiło, jeśli to by było z tych stron, jeśli chodzi o Schneidera. Ostatnia okazja, żeby na coś ludzkiego popatrzeć, bo przez najbliższe 20 lat raczej nie będziemy mieć okazji. Miejmy taką nadzieję. No telewizory, no tutaj podejrzewam, że idziemy po prostu w górę, zobaczmy, czy coś takiego droższego jest tutaj. No, no mimo wszystko audio azyl, a nie wideo azyl, ale no czasem się trafia coś takiego, bo to jest mimo wszystko też jakaś nasza historia, wspomnienia, więc tutaj trzeba To to chyba Boris zahaczyć. Becker, tak? Tak, Tutaj Borys. naprzeciwko. Tak, zdjęcie widać, kupili jednostokowe i już jechali z tym 70 lub 70 na 63 cm, być może ma ekran. To niekoniecznie przekątna, albo dwie wersje były. No ale okej, okay, telewizory takie, no tutaj jest wypas Hansetic, no. Powiem ci, aż mam ochotę poszukać coś z tej firmy. To by ciekawego. Próbować znaleźć oczywiście, może tak powiem. No z telewizory to tak do 2000 marek by trzeba było wydać na coś konkretniejszego. Wiesz co, ja myślę, że posiadanie takiego telewizoru, to on by się fajnie komponował w nasze, że tak powiem, kolekcje, tak? Znaczy Postawić między tak, i tymi powiem ci tak, kolumnami z naznaczami. i ja na przykład mam słabość do starych monitorów, nie tyle co do telewizorów, bo chodzi o to, że na przykład obraz, nawet mówiąc kolokwialnie o grach komputerowych, tak? Z okresu lat 90. początku, one były przygotowywane pod monitory, znaczy nie były pod ciekłokrystaliczne, tylko pod kineskopowe. A wyświetlanie jest na kineskopowym zupełnie inaczej, inaczej wygląda i jest zupełnie inna jakość, inna głębia, inna ostrość, inne wszystko w porównaniu z wyświetlaczem LCD. Inny odbiór jest zupełnie. To jest taka ciekawostka, a tutaj już wracamy, przegadam teraz ja ciebie, żeby się nic nie wtrącił. No pierwszy sprzęt jakiś grający, czyli mamy telewizor z kasetiakiem, radiem i głośnikami. Zapewne wzmacniacz jakiś też tam jest. Stereofoniczny, Hansetic. Nie wiem dlaczego modelów tutaj nie podają za bardzo. Radyjka mamy, radyjka i to też na
Na dole jest mini, to jest radyjko. Nie wiem, czy Romek tam w muzeum tego nie ma. Tego maleństwa, takiego mini 12 cm wielkości telefonu obecnego. Telewizorek. No ładne rzeczy, powiem ci. To jest takie schodkowanie tutaj, bo widzisz, jak to jest okrojone. Onwa. Marka Onwa. Najpierw masz boomboxa z telewizorem, później masz budzik z kolorowym telewizorem, później masz czarno-białym, a później masz już sam telewizorek. A Bumbos kosztuje 300 marek. Zobacz. Bumbos 300 marek. 300 marek, tak, a Tak. tylko ma czarno-biały telewizorek, a budzik z kolorowym telewizorkiem już masz prawie 650 marek. No tak, czyli wiadomo, co tutaj było najdroższe. Kineskop robił robotę. Tak, Taki fajny kolory. uchwycik masz w tym. No. Zobacz, jaki masz fajny Nie no. uchwycik w tym radiu. Widzisz na górze Tak, taki? rączka. Lub też Rączka taka, wysłana. jak była w telewizorach z boku tamtego okresu. Onwa. Też marka taka do poszukania. Spotykam się drugi raz z tą marką i drugi raz w katalogu, bo tak to, żeby w rączki mi padła Onwa, to nie wpadło. No i pionier. Patrz Państwo, pionierek. Pionierek tutaj jest w zestawie, jak widać. Wzmacniacz dwójeczka, trójeczka tutaj ładnie skomponowani, nawet numeracje albo naklej zrobili nalepki, bo to by było prostsze chyba dla nich. Dwójeczka. Oj, zdjęcia trochę kiepskie. SA970 model. Dwa razy 140 W muzycznej lub dwa razy, Bóg wie ile, ale chyba 87 W w sinusie. Ten wzmacniacz posiadał. CD player, tunerek. Taki mocny wzmacniacz, bym powiedział. I dek na szczęście ma wychyły. Nie to, co Sansui de facto rok później, prawda? To, co robiliśmy na archeologach, to było Sansui ostatnio. To był 87 rok w sumie też chyba. A, Albo szósty. chyba szósty, czy szósty. Więc pionier jeszcze jakoś tam się trzymał z tym sprzętem. Robił coś ze smakiem. Z wychyłami na przykład, że jednak wstawiał to. A Sansui w ostatnim naszym odcinku na archeologach to nie miało nic, żeby było śmiesznie takiego u siebie. Tutaj co nam się trafiło? Następne. Cóż to jest? Aha, też pionier. Tym razem z takim korektorem, equalizerem, dość popularnym. Jego można dostać za 200-300 zł, myślę. Gra. No, po prostu działa. Wzmacniacz troszeczkę jest słabszy, ale widać jest stylistycznie bardzo podobny. No, może tutaj jakiś przycisk dodatkowy jest, którego nie rozszyfrujemy. To jest szóstka. Szóstkę mamy tutaj opisaną jako SA770 model. Jedziemy dalej. Co tutaj jest ciekawego? Też pionierek. Aiwa? Nie, Pionierek. Aiwa pod spodem jest. Aiwa jest ciekawa. Z autorewersem Aiwa. Tutaj pięknie tak skomponowany ten sekcja wyświetlacza. Wychyły tutaj, czy obracamy, czy nie. Który kierunek. Super przyciski, takie dość proste, ale to zwykły jak autorewersem. On wzoruje na tych parapetach. Ale to jest ADR 450 lub 460. Co według ciebie? 460 raczej. Tak, 460. Taki prosty. No te magnetofony już trochę zdychały nam w 87 roku. Wielka szkoda. Albo było to robione właśnie pod markety, Grzesiek, i do tego one nie No były też tak. drogie, tak? To były już Katalog takie mamy. uproszczone wersje uproszczonych wersji. Tak, ale nie wiem, czy w jakimś tutaj, chyba w jednym katalogu był Uniwersum Senator, no to to był trzygłowicowy magnetofon, tak? To wszędzie dwie głowice. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że one były importowane z Japonii, tak? I to też były kwestie ceł i podatków, więc że to też było przyczyną, tak? A Senator był produkcji niemieckiej. Zgadza się, natomiast tak, senator był po polski, niemiecki i to był telefunken de facto. RC200 model. Tylko troszeczkę dodali, znaczy zmienili właśnie głowicę, napęd głowicy, zmienili troszeczkę, znaczy dodali drugi kapslon, a w zasadzie to jest telefunken, dosłownie RC200 telefunken. I widzisz, jak miałeś w tamtym czasie na przykład Opla Senatora, taką kobyłę, to mogłeś sobie pojechać do salonu Hi-Fi i kupić sobie magnetofon Senatora. I pewnie jakiegoś boomboxa lub radio przenośne senatora również. I nie po taniości. Płaci jak sobie węgiel. Już nie powiem, że za zboże. Okej, jedziemy dalej. Czyli pionier tu się nam ładnie trzyma. Zmieniareczka bardzo ładna. Z magazynkiem na kilka, na 6 CD.
Ta kieszeń była chyba wymienna z pojedynczą też kieszenią. Być może tak. Tu mamy nawet jakąś taką kreseczkę chyba w tym kierunku. Nie wiem, znaczy to, że wchodzi tutaj, tak. Tak, to, że wchodzi Ale tutaj, że tak. był też model, gdzie można tą kieszeń po prostu założyć na pojedyncze CD. To też Roman, w którymś odcinku tutaj o zmieniarkach pokazywał. A i was, no bo ceny przegapiliśmy. Tutaj był zestaw za CD za 1100 marek. A Iwka kosztowała 1100 marek. CD. No to teraz Niekoniecznie z kolumnami. Grzegorz, zobacz, jakie są różnice pomiędzy na przykład tutaj całą wieżą, tak, a samym magnetofonem stereo hi-fi, no, lub nawet zwykłym, przepraszam, magnetowidem, lub nawet zwykłym magnetowidem za 1500 No marek. tak, a tutaj, To ale były ten rzeczy, pionier też. to były rzeczy stosunkowo tanie. No stosunkowo, nie stosunkowo. Sam magnetofon kosztował 500 marek tutaj. No okej. Okay. No, więc sam magnetofon, a tutaj CD tyle kosztował. A Iwa, jednak Pioneer, to był jednak wyżej ceniony niż Iwa już wtedy. Niż tutaj segmenty. To zresztą chyba zestaw taki, no, MIDI lub mini. To nie jest pełnowymiarowe 43 cm. To już taki raczej do pokoju młodzieńca jakiegoś. Aha. I zresztą następny to też mamy Sony dla odmiany. Sony zawsze na propsie. Jest ładnie, jest fajnie i nie jest drogo, dziwo, bo tutaj 998 marek. Oszczędzamy 50. No, o tym mówię. Czy tu są wychyły? Chyba są wychyły przy tym magnetofonie. No, Sony psuje się, owszem, to trzeba oddać. Każdy, kto ma Sony, wie, że to się zepsuje. Ale jednak wizualnie zawsze, przynajmniej przeważnie, może lepiej tak powiem, robili rzeczy naprawdę ładne. Tu jest jedenastka, spróbujmy znaleźć jeszcze na szybko tą jedenastkę. Jedenastka jest tutaj poniżej, czyli tutaj TAAX 232 razy 35 W w sinusie. No i mówię tutaj raczej takie 39 cm, może coś mniejszego nawet. Korektor jest ładnie, jest prosto. I w sumie to chyba u mnie w garażu leży. Tym tunerem. Tak, leży w garażu. Nieważne. Serio. Ale u ciebie czy u rodziców twoich? U mnie. Ciebie. Tak, leży. No Nadal. tam widziałem, że coś leży, ale akurat No to nie jest to. kojarzę się. Trzeba będzie to odpalić, cholerstwo. Tutaj brakuje mi kasety. Muszę zobaczyć później właśnie, jakiej kasety tutaj brakuje do tego. Ale serio, to jest to? No, to jest to. Tak. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Tony o znaczeniu 20. Tutaj korektor, taki wskaźnik. No w zasadzie ta sama linia, bo tutaj są takie żarówki okrągłe, widzisz, duże tutaj na zielono. Tutaj na Tak. zielono się świeci. Kaseta już chyba bez wychyłów, chyba że tu jest jakiś wyświetlacz, na co nie wygląda, że jest. Raczej proste Sony, ale fajne CD jest. Proste Sony, super CD. CDP40, 87 rok, czyli tak powiedzmy 2-3 lata po wynalezieniu w ogóle napędu CD przez firmę Sony, ukośnik Philips, bo zrobili to razem, opracowali. I Schneiderek nam wjeżdża, a przynajmniej część Schneiderka, tyłka nie urywa. Raczej jakiś Sharp albo coś takiego. Znaczy, no jak zwykle CD, no jest fajne, te przyciski takie wyglądające jakby były na membrankach, tam bym powiedział. 14, ale 15, 16 nas interesuje, czyli wzmacniacz. 2x45 W w sinusie. Ze Schneiderem jest ten problem, że to fajnie wygląda na zdjęciu, ale w dotyku, w takim odbiorze już z bliska, no to strasznie tandetą to boli. Też masz tak ze Schneiderem? Nie raz żeśmy Ciężki przecież wydech. oglądali właśnie w tych katalogach sprzęty Schneidera i tam już wypowiadałem, że to taki paździerz był, tak? Schneider Uniwersum. Na zdjęciach wyglądający fajnie paździerz. No tak, ale ten Schneider wygląda jak tutaj ta Toshiba troszeczkę. Wiem, że kogoś urażę, ale ta Toshiba jak na Toshibę, która robiła naprawdę przepiękne, takie dość bizantyjskie nawet rozwiązania. Tutaj to jest trzoda trochę odwalona. Pod marką Aurex zrobiła chyba takie. No tak, ale Toshiby też potrafią być ładne, zwykłe Toshiby, Toshiba, a tutaj jest tak biednie. No dobra, wiem, mówię, że to jest pod market, ale no trochę mnie to boli. To jest chyba cały zestaw, miałeś do wyboru po prostu dwa kafeciaki.
Zrobili to obok, żeby nie psuć sobie koncepcji złej. No. Nie urzeka. Ja bym to położył gdzieś tam w drugim pokoju i po prostu by grał sobie. Taki zestaw po to, moim zdaniem. Nie cieszysz się obcowaniem z tym urządzeniem, bo to też chyba jest ważne. No takie kanciaste jak sprzęty Yamahy trochę. No trochę tak, ale trochę, no taki bezpłciowy. SBM 37, 2 razy 30, 2 razy 50 W. Się. Tutaj już z tą kasetą się spotkaliśmy. No bardzo podobny zestaw też do szyby. Cena całego ile? Nie podano całej. Nie opuszczono nawet. Moc podobnie, więc nie będziemy tutaj się nad tym rozwodzić. Kto będzie chciał, to sobie pauzuje. Tu się można doczytać pewne rzeczy. No, dzisiaj katalog pioniera. No, Hitachi, nareszcie, coś fajnego. Jedenastka. Jedenastka jest tutaj. Nie opisali, cóż to za model jest pod jedenastką. Hitachi się ukrywa. 2 razy 150 W i 2 Aha, bo to razy jest. 100 W. Tak, bo tu masz, zobacz, to jest For und Endverstecker. Czyli masz zestaw za Końcówka mocy. 2000, nie, przed wzmacniaczem czy końcówkę mocy Tak, masz, przed powiemy. wzmacniaczem końcówka mocy masz 2000, a tuner masz no niecałe 700 marek, Ty, bez bym jednej sobie marki. podarował, no ale te wychyły to jest coś pięknego, jak Onkyo Integra niemalże. Piękna, Tak. piękna, piękna rzecz. Do tego Philipsa, CD650, też nie będziemy mówić, tutaj ta klapeczka, on chyba się pojawił w katalogu, bo tutaj jeszcze jest z podobnego rocznika, 86 robiliśmy, więc niektóre rzeczy są powtarzalne, natomiast ten Philips tutaj ma taki feature, że właśnie tu jest taka duża klapeczka z napisem Compact Disc i pod nią ukryta jest klawiatura. Ogólnie dla chętnych tu jest TDA 1541. Dość trwały napęd tutaj jest i kieszeń lekka. Fajnie podświetlane na zielono po zamknięciu, przednia szybka przezroczysta. I większość pilotów Philipsa od zestawów pasuje do tego cholerstwa. No trzeba zaryzykować, Tak, sprawdzić, ale. to prawda. Piloty Philipsa są bardzo wymienne, Tak. jeśli chodzi o CTK przynajmniej. To Tutaj samo trenuję. tego pioniera też już trafiliśmy na katalogu poprzednim. To jest trzynastka, szczęśliwa, być może. Nie pamiętam. TTA7 to jest, widzisz. TTA7, on chyba na Allegro. Jest ktoś sprzedaje, nie wiem jak stanie, nie wiem jaki kolor, ale chyba srebrny. To jest trzygłowicowy magnetofon. I to jest fajnie. Czyli Ma de taki facto. studyjny wygląd, takie duże przyciski kwadratowe i Tak, prostokątne, ale żeby było prosto trafić. jest trzygłowicowy. I to jest właśnie rzadkość tego kataloga, że jednak pod koniec lat 80. czy tam w drugiej połowie lat 80. trafiały nam się już takie ostatki właśnie takiego czegoś, co wcześniej było do kupienia, powiedzmy, trochę niższych zakresach cenowych, bo więcej się używało po prostu kaset. Tutaj co mamy? 17 mnie zaciekawiła, co to jest? CT3070R. CT to będzie też pionier. Tak? A no tak. Nie, tu jest Tak. pionier. No to też jest wszystko pionierem, tak? Gramofon Tak, dość to jest wszystko dziwaczny. pionierem. Lidarka tutaj jest pioniera. 14. Tate Spieler. Pod 14, czyli 16, 15, 14, PL50. Takie niby nigdy nic. Multum plastiku, ale mi się podoba. Może być, nie? Może być. Może być kaseta zwykła, która wcześniej była chyba w zestawie, który przedstawiona. No a tutaj tak trochę. Ni z gruszki, ni z pietruszki, powiem ci, ten zestaw jest. No to samo zauważyłem właśnie. Każdy z innej parafii. Byle żeby postykać. 17 to będę Już 30. żeby nie było, że narzekam, to się nie odzywam, że to nie do siebie A nie pasuje narzekaj, właśnie o to koncept. chodzi. Najwyżej, jeśli ja bym się z tobą nie zgadzał, to bym dyskutował. Prowadził polemikę z tobą na ten temat. Ale tutaj A widok. więc to do siebie nie pasuje kompletnie. Nic, a nic. Ani wzmacniacz, Jeszcze ani gdyby CD. tego magnetofonu, Grzegorzu, nie było, to by się jeszcze broniło wizualnie, tak? No dobra, A ale. ten magnetofon tutaj jakoś tak zakłóca, jakby całkiem Wzmacniacz z innego też de zestawu, facto. z innej serii. No wzięli coś starszego, dołożyli tuner plus CD i macie, cieszcie się zestawem, który wam proponujemy. Oddalę trochę, może będzie lepiej wyglądać. Nie, nie Może wygląda też tak było, lepiej. że nie wszystkie kontenery z Japonii dopłynęły, nie? I Tak. to co dopłynęło, Mamy Grzesiek trochę. wyłożył. Mamy.
A co mamy? No trochę tego, trochę. Dobrze jest, będzie dobrze. Reszta zatonęło, to tam ubezpieczyciel wypłacił, a to co przyszło, to się poskłada i rzuci się tam. Oto. Znowu Philips, znowu mamy ten sam napęd. Zaryzykuję, że kolejny model mamy 1541 układem cyfroanalogowym. To jest jedyneczka. Przepraszam, sprawdzę. Zresztą tylko model. Oni tutaj napiszą. CD360 Philipsa to jest. Sorry, mam słabość do Philipsu, więc. Mam Grundika, który jest Philipsem. Tu co mamy? Pionierka, zmieniareczka, tak? Bardzo ładna. Pionierek CD, raczej szukany. Jak ktoś Blue Line'a będzie chciał sobie dołożyć CD, to masz trójeczkę, czyli proponuję poszukać modelu PD6030. Ucher to tak. Do Uchera. Ale to szybka za 479 marek. Tęższa wersja, taki mini coś. Nie wiem, czy coś mi na oczy, czy coś mi to nie mignęło tam znowu na tym Allegro. XN. To nie wiem, czy to nie było przenośne. Tu masz słuchaweczki? Nie No wiem. właśnie to jak Walkman wygląda, czy się no, No Walkman, no wielkości przenośne. Walkmana, Tak, tak? tak, Może tak, tak. troszkę większego tam. To jest piątka, tak? Piątka. Toshiba ZN XR J9, przepraszam. Poszukać. Bardzo ciekawe, lubię takie właśnie wynalazki. Pionierki, no to Audio, taka marka, no marka w sumie, oni brali grundiki głównie niemieckie sprzęty, robili do tego budowę, tłukli i sprzedawali. Być może coś polskiego tutaj się znajdzie, wiem, że czekali na to. W tym Audionie. Chociaż to przypomina Sharpa trochę, te kolumny. Tak, to prawda. Uniwersum Sharpa, coś takiego. Kwadralki, no piękna kopułka na średnich tonach, więc tutaj te kwadrale za parę Pewnie dobrze tysięcy, zagrają. no to musi zauważyć, tak, to już nie ma wyjścia. Siódemka to są kwadrale. Kwadrale czterodrożne by były. No, wirwagę. Alcrafty 2008, ma 200 wad muzycznej, 120 sinusie. Od iluś tam do 25 tysięcy będzie przeczytamy. Które tutaj jeszcze sprawdzimy. Soundwave'y się znalazły jako budżeciki. Pionierki, jakie droga zabawka. Bo prawie 3 razy droższe od Soundwave'ów. Soundwave'y trochę kwadrale przypominają. De facto tylko inna kolorystyka. Jak na pierwszy rzut oka, kwadralem to zajeżdża. Tono bóle od Magnata. O, fajnie grające są ogólnie kolumny. Zobaczmy sobie dwunastkę. Przykładowo tą największą kolumnę chyba. Gabaryt. Chociaż nie, tutaj jest ciekawsze, bo jest drewno lepsze. Zakrojone narożniki. Widać, że trochę bardziej się postarali. Przy tej droższej, mimo że jest mniejsza. To jest trzynastka. Pod trzynastką kryje się nam SB25. 35 do 34. 35 to jest taka standardowa granica, bym powiedział, takich zestawów niemieckich, 35 Hz, bardzo dużo specyfikacji się zaczyna od 35 Hz. A tutaj mamy iteracje kolejne, ta seria tych kolumn to prawie bez zmian, tutaj dołożyli trochę plastiku, rozpraszacz, inne tutaj wokół głośnika pasowego, ale te kolumny przez 10 lat tutaj. Pionierki. Tak, pod różnymi nazwami, ale to dokładnie te same modele, cały czas powielali to zmieniać wygląd, bo to są cholernie dobrze grające kolumny. Na wysokim tonie prawdopodobnie papierowy głośnik, dlatego jest jeszcze z rozpraszaczem, żeby może to ukryć. Słuchawki to trafiliśmy też już w którymś katalogu, prawda? Tak, też już było. Chociaż tych nie było. MB-Quartów. MB-Quartów 21. PMB. Nie wiem. MB. MB-Quartów. Czy tam MB. Samo. No. Bardzo ładne słuchaweczki. No, myślę, każdy sobie spauzuje. Pasmo też sobie zobaczy. AKG idą od 18. Bardzo ładnie. Tutaj już mamy paździerze dykty. I idziemy trochę taniej, prawda, Darku? To, Tak, to takie te targowe, to od razu dwie targowe wieże sobie zestawy sprawdzimy. muzyczne. Że co? Dwa zestawy od razu. Tutaj jest bogaciej trochę po prawej. U Fischera, już u Hitachi.
ponieważ mamy studio standard, prawdopodobnie z zwykłym diodowym wskaźnikiem, kaseta, ale jest korektor, CD, no i kolumny, które są bardzo ciekawe, bo są trzy drożne, dwa wysokie, średniak i dwa różne basy, zauważ. Czyli teoretycznie 3,5 drożne kolumny to są. No to widzisz, sam ten zestaw prawie 2,5 tysiąca plus 600 CD, no to no to trójeczkę trzeba postawić na prawie Fischerka. 300. Czyli 300. Fischer był drogi. Cholernie drogi był Fischer. To dziwne, bo zawsze przynajmniej chyba Fischer Albinie, natomiast ty mówisz jeszcze, to jest takie no to znaczy, przeciętne. Znaczy przeciętne, ale wzmacniacz dobrze grał, póki działał. A, aha, a kolumny mnie ciekawią, bo mówię, takie 3,5 drożne kolumienki. Tutaj już mamy Pioniera, który występował również w wersji srebrnej, pewnie będzie droższy w srebrnej. 2700 marek, więc trochę drożej. Tutaj widać czarny bardziej schodził, jednak srebrny to jest tak przy okazji pokazane, nie? A tutaj wszyscy jednak chcieli czarny mieć, plastikowe kolory. No dlatego, że zobacz, lata 60. 70. No to były srebrne sprzęty zasadniczo, tak? W 80-90%. No może się więc klienci myślę, przejedli. Tak, no o to chodzi, tak. Ta czerń weszła w latach 80. Przepraszam, zawsze się 60-70. Ta czerń weszła w latach 80. No i to było takie na propsie, tak? Bardziej pożądane. To srebrne to już takie było Nieustraszony oldschoolowe. Knight Rider, czarny samochód z czerwonym światełkiem. Mogli to trochę nagiąć tutaj rzeczywistości, porównać tak, tego. Był taki kubkowaty film. David Hess, Hasselhoff. Tak, ta rozchłystana koszula, wiecznie niedopięta, nie wiem czemu. No, to afro na głowie, to już mnie wtedy drażniło, ale jedźmy dalej. To dobrze, że się drażni, bo jesteś facetem. By trzeba było w komentarzach, żeby płeć piękna się by powiedziała na temat Dawida Hasselhoffa. Tam tutaj. Okej, okay. A cóż to cholerstwo, to jest ucher. Ucher, który jest czymś takim dla pokoju nastolatka. Niby hi-fi, ale to już jest multum plastiku. Natomiast na jakiś... Albo to jest coś dla początkującego DJ-a Grzegorz tamtych czasów, taki zestaw. Możliwe. No po prostu ma grać dwie kasety, gramofon. Wszystko jednym 600 mark, więc idziemy w dół z ceną. Hansetti, jak widać, tutaj już był dużo tańszy. Taka dziwna firma, czyli on była na dole tej hierarchii, ale potrafiła zrobić fajne rzeczy, tak jak ten magnetowid Hi-Fi. Więc tak ciekawie. Hansetti jest tak trochę Schneider inaczej. Hansetti tutaj nawet nad mocą nie będziemy się rozpływać, bo no owszem, jest podwójny korektor, jakiś budowany i tak dalej. No ale to jest coś, co po prostu gra, to te rzeczy nie nabierają wartości, niestety, jak to się mówi. Tutaj mamy szarpy kolumny, znaczy kolumny są szarpane przez tego szarpa tutaj wieży, jak najbardziej. Też ładnie, też dykta 180 bat mocy muzycznej, która się przekłada pasmo przenoszenia niby, znaczy to jest kasety od 60 do 13 tysięcy. Player. No nie rozpisali się, ale jest muzyczna. 2 razy 50 W w minusie. To rozkręta głośniczki. Więc taki zestaw cholernie drogi. 1500 marek. No cholera, no ten szar był drogi. Jak na coś takiego. Prawda? Tak, no jak na paździerz, jakby to nazywamy, to faktycznie. Okej, okay. Tutaj mamy CD wszędzie zaznaczone. Niemcy cenili swoje produkty. Tak, tutaj mamy za 1300-1400 marek Schneiderka, więc też cholera drogo. No to jest takie smutne już całkiem. To jest smutne, nie ma się na czym zachwycić. 180 W mocy muzycznej. Iteracje tego może być coraz bardziej smutne. A to już jest tak smutne, że aż fajne. I zastanawiam się, jak oni to zrobili. To jest no. Numer 4. Nie, no. Tutaj niech ktoś sobie spauzuje, poczyta o tej czwóreczce. 12 W, mam nadzieję, że nie muzycznej mocy, bo to by było już przykre, naprawdę przykre, przykre. Jeszcze jest napisane, że to jest hi-fi. Kwestia, czym było mierzone. Tutaj znowu 1000 marek Schneider, bo ma CD, ma korektor i wygląda na segmentowy, ale wszystko poza
czyli nie jest segmentowy. Tutaj znowuż mamy Schneidera, trochę innego, 40 W. Nie wiem, czy to jest pilot tutaj wyszczególniony? Chyba nie, a może tak. Komplet Niewiele z tego ze... pilota widać, ale może być pilotem. A co innego? Regulacja. No, I damy. hi-fi też jest. No, widać HiFi przereklamowane. Zresztą powiem ci, HiFi to też nie do końca, bo owszem, niby jakieś normalne czasami głośniki, które nie są HiFi, grają lepiej. Takie HiFi są lepiej dostrojone. Grają dużo równiej niż takie jakieś wypasione cuda. Tutaj mamy Hansetika. To jest fajny element tutaj. Cholera wie, co to jest, bo tu masz equalizer. Tu masz być może jakiś wskaźnik No to jest być może żarówkowy. Grzesiek, być może high-end. W High-end. górę idzie Tutaj, high-end, tak? I tam masz tak. end na Ale tu końcu. chyba są, jest 5 diodek po prostu, które się zapalają. Jakiś wskaźnik To ta prymitywny. piąta to jest end. Tak, to jest end. CD też jest takie. No CD jak CD. No przepraszam, że tak mówię, ale są takie egzotyki na rynku wtórnym, że no ciężko coś powiedzieć. Tutaj znowu Ucher, znany w latach 70. przede wszystkim z magnetofonów szpulowych, reporterskich i jak również kasetowych poniekąd. Tutaj jest znany tylko z nazwy Ucher, bo jest to po prostu zwykły boombox, znaczy radio przenośne bym to bardziej nazwał. Bo jednak jest to oczepione kolumny, więc to nie jest do końca boombox, to jest po prostu radio z możliwością szybkiego przemieszczenia urządzenia. Srebrny, czarny, srebrny, ładniejszy. Ciekawa rzecz dla miłośników. Nie wiem, czy tutaj na audiozlu gdzieś tam trafił Roman na tego Uchera. Być może, w którymś odcinku jest. Warto poszukać. Filmów jest ponad 300 chyba już na kanale. Przerobienie tego to trochę by zajęło tak od deski do deski. Ciekawe, czy jest jakaś osoba, która to zrobiła w tym momencie. Ucherek następny. Na tego rollera chyba trafiliśmy, Filip, prawda? Tak, to gdzieś było. Czyli już to produkują już trochę czasu, albo będą produkować. To jest bardzo fajna rzecz. Reszta boomboxów Toshiba. Toshiba też tak trochę plastikowo jak na Toshibę. Hitachi, powiem ci, boombox robił ok. I dla odmiany Soundwave, czyli w sumie nie wiadomo co. Jakaś też marketówka, tak? Ktoś to robił. Dokładnie, by trzeba było po modelu poszukać, naprawdę zrobić jakiś research. No i zobacz, Toshiba robi boomboxy takie dziwne te lata 80. końcówka. Producenci się kończyli. Być może był duży zalew tańszych rzeczy, które wystarczało ludziom. Oni może trochę zmieniali podejście do życia, że już nie potrzebowali dużych bizantyjskich radiobrowników. Więc ci producenci starali się nadążyć za modą. No był Grzesiek, już Tajwan, była Korea Południowa, czy był Tajwan. Tajwan oczywiście było od dawna, ale już wchodziła tutaj w taką elektronikę domową Korea Południowa, wchodził Tajwan. To były wtedy takie Chiny. Chiny dopiero wtedy zaczynały, ale już też pamiętam tak na przełomie lat 80., 90., gdzie właśnie już takie jakieś chińskie te jamniki, takie cienkie wynalazki, panatoniki, srutoniki, inne toniki też było produkowane. To był taki plastik. Plastik Tam. plastikiem, ale tutaj no ten Philips jeszcze jakiś styl zachował. Philips jest właśnie Nie, taka firma. no okej, okay, no ja tutaj nic nie mam, Ale tak? chodzi o to, że Toshiba, no to mi no Toshiba, taka marka premium, kurczę, to była zawsze, nie? No, a to jest bardzo plastikowe. No a to jest bardzo plastiko, trochę smutny właśnie taki koniec tych marek, jeśli chodzi o sprzęt hi-fi, Ale mi high-end, czy tam tutaj vintage. i z prawej strony wychodzi ten Hansatik, i on mi tak A wiesz trochę co? właśnie Hitachi zalatuje starymi Hitachi, Ale boomboxami wiesz co, ja Hitachi. takie Hitachi mam. Chyba gdzieś No leży. co ty? No To ty. nie widziałem cię. Wiesz co, to całą budowę przeżyło i gra nadal. Na dwie kasety, więc chyba większe trochę Ja też mam Hitachi. Hitachi właśnie po budowie. Hitachi Ale sprzęt budowlany robił dobre. Dobry i to dotyczy też chyba on przeżył boomboxu. budowę. Akurat no nie Malowanie ja, ja go wszystko. wyczyszczę. Fachowiec mi go wyremontował, jest bardzo fajny. A mojego trzeba było jeszcze wyklepać, niestety, w tym wypadku. Ja go kupiłem w tym celu, więc nie miał łatwego życia. No ale Philips z tymi dwoma kieszeniami, jedna na drugą, bardzo ciekawie, bardzo ładnie. I nawet dość mocno, bo tutaj 120 W niby napisali, że jest muzyczny, więc 50 W w sinusie może to wyciąga. Łącznie dwa kanały. Tutaj
Dobra, co powiedziałem? Widzisz, zacząłem gadać, a 2 razy 15 W. To i tak jest dużo. Tutaj wracamy do Wystarczająco. Ansetica, bóg super boosterem, czy tam super buferem. No to dać Korektorem. śmiało w tym miejscu napis super woofer, Woofer, a tu jest tak. super booster. No tak, tam ta kieszeń taka trochę Hitachi Tak, zawiesza. dokładnie Ale tak, ogólnie to jest tak. fajne. To jest ciekawe, to jest ładne i to może w miarę grać głośno. Nie jakoś super wypaśnie, ale głośno. Dalej mamy Super Sound, czyli Soundwave'a. Z korektorem bardzo ładnym pod spodem, za 300 marek. Tanio, ładnie. Tutaj V-meterek jeszcze jakiś taki diodowy. V-meterek to jest pobożne życzenie. Coś, co mruga. 300 marek, 35 W, więc 2 razy 17,5 W. Nie wiem, co to jest. Oż. Dobre pytanie. Niech ktoś sobie przeczyta sam, co autorzy mieli na myśli, bo to nie jest sinus podany. Ale powiedzmy, korektor w tym urządzeniu daje radę jak najbardziej. Dalej już mamy radyjka, tudzież dyktafony, lub radyjka przenośna, czwóreczka to jest Azetik, ojej, coś tam. Budziki. Jesteś, Darku, żyjesz? Jestem, no jestem, Ale jestem. żyjesz. Żyję, taki Dobrze nawet żyjesz? budzik, gdzie masz, bardzo dobrze żyję. Mi się bardzo Bardzo dobrze dobrze. żyje. Tu masz nawet ten budzik, gdzie masz łapkę na nim, to chyba takie coś miałem w domu kiedyś. Jaką łapkę? Na muchy? No tą łapkę, ten wskaźnik, No i to? ten interesik, tak, o ten. To znaczy Nie na co? tego, nie, o po prawej, ten naleśnik płaski za Ale gdzie 29,90. masz łapkę? No jeździsz po ekranie taką łapką białą. A, tą łapką, dobra. No, Jedziemy dalej. karosłowo, Dobra, naprawdę. inteligentna na poziomie. To jest na zasadzie wiód ślepy kulawego. Dobra, jedźmy dalej. Sony, to jest dla fanów napraw, zrób to sam, bo DD2, czyli Direct Drive 2, ma jedną dużą przypadłość, a mianowicie napęd Direct Drive to jest plastikowa zębatka osadzona na kole z metalu. Plastik niestety się utlenia i się rozsadza. Ten magnetofon nie ma prawa być sprawny, jeśli nie był rozbierany i naprawiany, jakoś lepiony, drutowany. Po prostu ten plastik się skurcza, natomiast stalowe koło, na którym jest zębatka plastikowa, ono się nie skurcza i rozsadza zębatkę. Więc w tym wypadku wolałbym to Shibę. Ja byłaby 2 razy droższa, Matko Święta. Ładna. No powiem ci, ta Toshiba to jest Toshiba. Ładna. Programator Taka, stacji to jest masz. Grzegorz studyjna Toshiba. Tak wygląda. Studyjny Walkman Toshiba. Studyjny Walkman, tak. No ale to robi. To jest na propsie. Autorewers. Programator stacji. Korektor. No, i 300 marek. Za to tu jest Hansonika, całą wieżę. Tek japoński. Tec. Kiedyś Miałem miałem wieżę magnetowik. Teca. Proszę? Miałem całą wieżę Miałeś? Teca. A miałem magnetowid Magnetowo. TC. Rodzice jeszcze tam, nie wiem, w 89 czy 90 roku, pamiętam, tam Audio robiło, nie? pojechali do Opola i przywieźli tam, jak wiesz, to połowę w markach niemieckich, połowę w złotówkach. I tak, no był jaki był, nie? No, szału nie Był jaki było, był. ale działał. Ale Wzmacniacz. był dostępny. Tak, jego szału 79 marek, coś drogo, kurczę, ten TEC, bo miał radio. No, Krauna już kupiłeś. Krauna. Za marek 30. A Iwa z korektorem, która jest bardzo ładna de facto. Szczególnie czerwona 100 marek. Sony również kosztował 100 marek i tu bym miał dylemat, czy wolałbym Iwę, czy Iwę z autorewersem i korektorem, czy Sony niekoniecznie z autorewersem, na pewno bez korektora. I tutaj mam jakiś Co to jest to po prawej? to po Też prawej Aiwa. To Iwa. po prawej na dole jest za 300, za 400 marek. Zobacz, z No i to jest pilocikiem już. wypas jak ta Toshiba, chyba nawet bardziej. Tak. I to jest już coś. To już jest coś i to pewnie Być kosztuje. może nawet metalowa obudowa. Raczej tak, bo sądzę po zminiaturyzowaniu tego, natomiast cena podejrzewam będzie ta sama tylko w euro teraz za takie Walkmana w dobrym stanie kompletnego. To Bardzo. 16, hi-fi. Już jest hi-fi. HS-G08 Walkman.
Walkman nazwa przejęta przez Sony, która weszła do ogólnego odbioru. I kurczę blade, chyba skończyliśmy katalog. Co ty mówisz już? Już poszło, bez bólu. Przynajmniej u mnie. Wezmę łyka wody mineralnej, u mnie Ja również. też, ja piję, jest za gorąco. 40 stopni dzisiaj jest. To jest niesamowite, ja wyszedłem na dwór i nie mogłem wrócić do domu. Za daleko odszedłem od domu. Znaczy, z tego myślę, że teraz proces opalania się polega na przypiekaniu w piekarniku skóry, niż raczej na tym, że w promieniu UV działają. Takie jest moje skromne zdanie na ten temat. No i cóż, co było fajnego w tym katalogu? Tak na szybko podsumowanie zrobimy. Dużo plastiku, te lata 80 są takie smutne. Dla mnie chyba dwie rzeczy, tamten magnetofon Pioniera, Pioniera, tak. Trzygłowicowy, tak. Jako jedyny. I co tam było? Hitacz i przedwzmacniacz i końcówka mocy. To wszystko to są mamy najładniejsze tutaj, rzeczy, tak. To są, one są najładniejsze dostępne. rzeczy, tak. Tu chyba nie wyjdę przed szereg, bo chyba podobnie powiem. No może ewentualnie jeszcze ten Fisher, ale to dla mnie z racji tego, że to by mi dało po prostu napęd do tego, żeby złożyć sobie tą studio standard wieżę. A ty Hi-Fi. jej kiedyś nie miałeś? Czy miałeś? Czy nie Trzy miałeś? segmenty. Trzy segmenty, no. Się tak Tuner, też pamiętam, że wzmacniacz i CD miałem. Jakbym miał VHS-a, bym to zaczął zbierać od nowa. Po prostu bym zbierał studio standarda, żeby mieć zestaw, którego nikt nie ma, z cholernym VHS-em Hi-Fi. I to jest takie dla mnie tutaj najciekawsze z tych wszystkich rzeczy. No i co? Zaczęliśmy z panią Pryszilą i kończymy z panią Pryszilą. Tak. No. Dobra, tak żeby pocieszyć ludzi z hałas tutaj, Roman wraca w następnym odcinku już. Będzie coś o CD. Natomiast teraz troszeczkę mniej tego będzie, więc będziemy się tutaj wspólnie wspierać. Troszeczkę częściej będziemy tutaj z Darkiem się pojawiać. Ale również zapraszamy na kanał właśnie Archeolodzy Hi-Fi, gdzie zajmujemy się de facto już stricte katalogami ze sprzętem danych producentów. Prawda, Darku? Tak, i tam jest bez paździerza. Bez paździerza, tak. Bez Chociaż powiem paździerza. Ci, teraz to już specjalnie znajdę na następny odcinek jakiś paździerz. Zrobię to dla Ciebie. Dzięki, tak żeby to kopać. Tak. Zobaczymy, do czego doprowadziły nas zmiany IP przez ostatnie, no powiedzmy, lat 60. końcówki do początku lat 90. Dobra, to co? Zapraszamy tutaj na subskrypcję, zapraszamy na kanał Archeolodzy IP, zapraszamy też na stronę internetową wehikuł.czasu.pl albo com, Boże Święty Skneroza. No i cóż, subskrybujcie, to jest bardzo miłe, prawda, Darku? Także. Doceniajcie. Dobra, to co? Dzięki Ci wielkie. Zapraszamy do następnych odcinków, czy tu, czy tam. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Ty też, Darku. Dziękuję przy okazji. Również. Cześć, hej. Hej, hej. Pozdrawiam.